Ojcze, dziękujemy Ci za przede wszystkim Twoją obecność tutaj, na tym miejscu, w naszych sercach, w naszym życiu, w naszych rodzinach, w naszych miejscach pracy, że nie jesteśmy sami, ale mamy kogoś, kto ma wszelką władzę, kto panuje, kto decyduje, kto podejmuje decyzje, a Ty jesteś po naszej stronie, bo tak czytamy w Twoim Słowie, w Rzymian w 8 rozdziale, że jeśli Bóg za nami, to któż przeciwko nam? I Ty jesteś Panem, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Królem, Ty masz wszelką władzę i za to Ci dziękujemy, masz wszelką moc, za to Cię wywyższamy. I prosimy Ciebie, abyś dzisiaj teraz przez to Słowo umocnił naszą wiarę, abyś przybliżył nasze serca do Ciebie, abyś powiększył też nasz zakres wpływu, bo chcemy mieć wpływ, Panie, na ten świat poprzez to, że mamy tak cudownego, wielkiego, niesamowitego Boga, jakim Ty jesteś. Pobłogosław nas tutaj zgromadzonych w Twoim świętym imieniu. Amen. Kochani, zaczniemy od takiego wersetu, którym jest Rzymian. Teraz tak jeszcze, żeby to się chciało zmieniać, to... O, dobra, działa. Zaczniemy od takiego wersetu, gdzie jest napisane tak, 10:9, Rzymian 10:9, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Ile osób tutaj na tej sali wierzy, że Jezus jest Panem, to podnieście ręce w górę. Wszyscy, super, bardzo się cieszę. Jeżeli wierzycie, że Jezus jest Panem, co to oznacza według tego wersetu? Że macie życie wieczne, że jesteście zbawieni. Amen? Tak Słowo Boże mówi i my nie podważamy tego przez nasze własne odczucia, wrażenia, tylko wyznajemy prawdę Słowa Bożego. I każdy uważny czytelnik Biblii byłby zaskoczony ilością fragmentów, szczególnie w Nowym Testamencie, które określają, przedstawiają Jezusa Chrystusa w pozycji Pana. Jak myślicie, ile by to było? Tak w jakimś przedziale do 100, do 200, 500, więcej? Więcej. No nie, jest prawie 700 takich fragmentów, które mówią o tym, że Jezus jest Panem, że on sprawuje wszelką władzę. Co to w praktyce oznacza? To, czym się będę dzielić, będzie miało jakby dwa główne segmenty. Pierwszy z nich będzie dotyczył tego, co oznacza, że Jezus jest Panem w kontekście świata, a druga część w kontekście naszego życia, Kościoła i naszego osobistego życia. Więc zacznijmy od tej pierwszej części. Co to znaczy, że Jezus jest Panem? W kościele grekokatolickim dosyć często można spotkać taki tytuł Pantokrator. W kościele zachodnim on rzadko jest stosowany, ale we wschodnim tak. Pantokrator, co oznacza? To się składa, co pochodzi z dwóch słów. Panto, czyli wszystko, i kratos, albo sprawowanie władzy. Więc Bóg jest władcą wszystkiego. On ma najwyższą władzę we wszechświecie i również jest wszechmocny. I to pantokrator zawiera zarówno jego władzę, jak i jego moc. Bo władza bez mocy w zasadzie nic nie znaczy. Gdyby dzisiaj nasz rząd naszego wspaniałego kraju, gdyby nie miał do dyspozycji, nie wiem, tam policji, wojska, straży miejskiej, no to mógłby sobie tam wszystkie te różne ustawy pisać, prawda? I każdy by tam machnął ręką, a niech sobie siedzą i piszą. I co z tego? Ale ponieważ jest władza, która to egzekwuje, no to każdy się z tym liczy. Jakie tam prawo drogowe, podatkowe, jakieś tam prawne, no wszystko to, co nas obowiązuje, bierzemy to pod uwagę. Dlaczego? Dlatego, że ta władza ma tą siłę sprawczą, wykonawczą i kontrolującą. I Bóg, który jest władcą wszystkiego, On ma wszelką nie tylko władzę, ale również jest wszechmocny. Więc Jezus, czytamy o tym, za chwileczkę tutaj w pewnym wersecie tutaj przeczytamy, że Jezusowi są podległe wszelkie autorytety, wszelka władza. On nad wszystkim panuje i w Filipian w 2 rozdziale 2:8-11 czytamy, że On uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. To jest właśnie imię Pana Jezusa Chrystusa.
aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. A więc te trzy rejony, w których Jezus sprawuje wszelką władzę, gdzie jest w 100% skuteczny i ma pełny autorytet, te trzy rejony, to jest na ziemi, no to wiemy, to jest ten nasz, ta nasza sfera żyjących ludzi, na niebie, no to wszystkie, wszelkiego rodzaju duchy, aniołowie, demony, to Bóg to wszystko ma, Jezus ma to wszystko pod kontrolą, Bóg Jezus, i również pod ziemią, moglibyśmy powiedzieć, no co to jest za strefa pod ziemią, no to jest ta kraina umarłych, prawda, tam też Jezus ma wszelką władzę. W Kolosan też czytamy w 1:15-17, że Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Świetnie to Paweł napisał, bo w zasadzie trudno jest tutaj znaleźć coś, co mogłoby zostać pominięte. Wszelkie autorytety, wszelka władza, w jakimkolwiek rejonie, sferze, ona podlega samemu Chrystusowi. Dlaczego? Bo dlatego, że On też, to jest ta część podkreślona, On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. I ten Chrystus, Pan Jezus, nasz Zbawiciel, On jest naszym Panem również. My podlegamy Jemu, ale jesteśmy również Jego rodziną. Jezus jest również najwyższym przywódcą, nie tylko jest pantokratorem, władcą wszystkiego, ale jest najwyższym przywódcą. To oznacza, że jako przywódca również ma podległych sobie swoje sługi i on może ma moc ustanawiania podwładnych i czytamy o tym w objawieniu Jana 2:26-28, że zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę ja otrzymałem od Ojca mojego. Dam też mu gwiazdę, dam mu też gwiazdę poranną. A więc ci, którzy... To jest obietnica dla takiego ciekawego kościoła, bo tam jest o 7 kościołów w objawieniu Jana w 2 i 3 rozdziale. I ta obietnica jest do takiego chyba najbardziej tajemniczego i zdumiewającego kościoła, jakim jest Tiatyra. Tiatyra to jest kościół, w którym było bardzo dużo zupełnie nieodrodzonych, bezbożnych ludzi, gdzieś zanurzonych w jakimś dziwnym, okultystycznym świecie, a z drugiej strony byli ludzie, którzy na 100% kochali Chrystusa i służyli Mu całym swoim sercem. I do takiego właśnie, takiego miksu tych różnych właśnie osobowości w takim w sensie duchowym, on mówi, Jezus mówi, że on da władzę nad poganami temu, kto będzie pełnił aż do końca uczynki moje. I być może wśród nas są osoby, które będą właśnie w tej kategorii, którzy otrzymają władzę nad poganami w królestwie milenium, kiedy Jezus przyjdzie tutaj powtórnie, aby wypełnić obietnice, które Bóg dał królowi Dawidowi, Abrahamowi i Jakubowi i tak dalej. Więc będzie rządził laską żelazną. Dlaczego? No i też jeszcze da mu tą gwiazdę poranną. Co to jest za wyróżnienie gwiazdy porannej? W objawieniu 22:16 jest napisane tak. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. A więc jeżeli Jezus określa siebie, że On jest tą gwiazdą jasną poranną, to z pewnością ta gwiazda, to wyróżnienie tej gwiazdy, to jest symbol zwycięstwa, które od niej odnosimy, chodząc w Chrystusie Jezusie, funkcjonując w Jego Słowie, będąc napełnieni Jego Duchem Świętym, to wówczas otrzymamy właśnie zwycięstwo, będziemy doświadczać zwycięstwa. I ta gwiazda, również myślę, ta gwiazda poranna, to jest symbol pewnego nowego etapu, bo gdy przychodzi poranek i już tam zaczyna wschodzić słońce, blednie niebo, to zanim wzejdzie słońce, to jest też widać taką bardzo jasną gwiazdę na niebie, to jest Wenus. I to jest często, ona jest właśnie określana tą gwiazdą poranną, zwiastującą rychły świt. A więc
nowy etap po tym okresie ciemności. I również gwiazda poranna może symbolizować, myślę, taką nadzieję, prawda? Nadzieję, która pojawia się w ciemności, bo gdy widzisz tą właśnie świecącą gwiazdę na takim blednącym niebie, to wiesz, że za chwilę, za niedługo wzejdzie słońce i będzie wszystko widać, będzie nowy etap. I myślę, że takiej nadziei każdy z nas jako dzieci Bożych, jako dzieci Boże, każdy z nas potrzebuje nadziei. Chodząc, musimy chodzić w wierze, w zaufaniu Słowa Bożego. Trzecią pozycję, którą Jezus ma, to jest sędzia. I Jezus ma, jako Pan, ma moc wydawania i wykonywania wyroków. Wyroków, które będą dawać pochwałę, ale również wyroków potępienia. I w Mateusza 7,22 jest powiedziane, że w owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? Oczywiście zagadką jest, jak to wszystko mogło być dokonywane w imieniu Jezusa przez ludzi, którzy w ogóle nie znali Jezusa. Chociaż osobiście Jezus ich nie znał. Bo czytamy: a wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Kto to zrobi? Kto taki wyrok wyda? Jezus Pan. Jezus sędzia. Jezus, który ma władzę i który ma idealne rozróżnienie. Jego wyroki nie są stronnicze. Też w Mateusza 25, 31-33 czytamy, że: a gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. I odłączy jedno od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. I popatrzcie, od tego zacznie się, od tego wydarzenia, które tutaj jest napisane, o tym ustawieniu tronu, na którym zasiądzie Jezus, otoczony aniołami i świętymi, którzy z Nim powrócą na ziemię, od tego się zacznie tysiącletnie królestwo, w którym my będziemy wraz z Jezusem sprawować władzę. A więc On jest również właśnie w tym zakresie jako Pan. On jest sędzią, który ma prawo wydawania wyroków. Nikt inny, tylko On. I teraz czwartą rzeczą, którą Jezus sprawuje jako Pan, to jest głowa Kościoła. Tutaj przechodzimy do tej części już wierzących, prawda? Jako głowa Kościoła, a więc to oznacza, że wszystkim kieruje, On deleguje, wyznacza zakres obowiązków i miejsce wewnątrz Kościoła. Tutaj też, Grzegorz, czytałeś tutaj ten fragment z Efezjan 4:10-12, to za chwilę do niego dojdę, ale jeszcze wcześniej jest Kolosan 1,18, gdzie jest napisane, że On jest także głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim być pierwszy. I ten werset, który już dzisiaj właśnie słyszeliśmy: ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I On ustanowił, a więc On jest głową Kościoła, On ustanawia. On decyduje, jakie ty masz powołanie, jakie ja mam powołanie, jaka jest tam funkcja tego brata i tej siostry, za co jesteśmy odpowiedzialni. On o tym decyduje. On ustanowił. Nikt inny, tylko On. Jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. W jakim celu? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Więc popatrzcie, że te niesamowite urzędy i funkcje, które Jezus dał właśnie apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, te urzędy nie zostały dane po to, żeby teraz oni się produkowali przed całym zgromadzeniem i żeby oni dokonywali całej służby, ale ich zadaniem jest przygotować ciało Chrystusa do funkcjonowania, do służby. To jest ich powołanie, a więc Bóg obdarza szczególnymi darami właśnie tą grupę ludzi, aby oni w tych darach mogli budować ciało Chrystusa, aby to całe ciało Chrystusa służyło. Bo często jest tak, że właśnie osoby bardzo obdarowane, bardzo namaszczone, no to zaczynają gwiazdorzyć w chrześcijaństwie i tam organizują ludzi wokół siebie, którzy tam patrzą na nich jak tak zwane przysłowiowe święte obrazki, ale nie taki jest model.
w Nowym Testamencie, oni są właśnie po to, żeby przygotować innych do tego, by znali Jezusa, by głosili Słowo Boże, by wiedzieli, jak to robić, jak toczyć walkę duchową, jak budować siebie nawzajem. To jest ich funkcja, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusa. No tam oczywiście niektóre nurty teologiczne by tutaj ten werset zakwestionowały, że tych apostołów i tam proroków to już nie ma, ewangelistów nie ma, wszystko przeminęło, tam mamy tylko wspomnienia na ten temat, no bo tak wynika z ich właśnie cesacjonistycznego podejścia. Natomiast może nie będę tutaj mówić żadnych jakichś teologicznych argumentów czy tam kontrargumentów na ten temat, natomiast tylko powiem tak, jeżeli oni zostali dani po to, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, no to jak ten cel by został zrealizowany w XXI wieku, gdyby tych ludzi nie było? No to co, to my już, to znaczy tak było, pierwsze pokolenie chrześcijan było przygotowane do dzieła posługiwania, no bo wtedy byli, a później już od XIX wieków już nie ma, już Kościół nic nie robi, nie rozwija się, no bo nie ma tych ludzi, którzy przygotowują do dzieła posługiwania. To tak nie do końca jest to jakoś przekonujące. Więc on jest głową Kościoła, który powołuje i namaszcza szczególnych ludzi po to, żeby oni pomagali innym służyć w praktyczny sposób. I Jezus jest nie tylko głową Kościoła, ale również jest jako Pan, jako władca, ale również jest naszym władcą i naszym Panem. Każdego z nas, kto nawrócił się, kto oddał swoje serce Chrystusowi. Ale co to oznacza w praktyce, kiedy mówię, że Jezus jest moim Panem? Bo od tego wersetu zaczęliśmy, ten werset na początku przeczytaliśmy z Rzymian 10:9, że jeśli w sercu swoim uwierzysz, że Jezus jest Panem, prawda? Ty masz uwierzyć, że Jezus jest Panem. I to nie oznacza tylko, że w intelektualny sposób uznajesz władzę i panowanie Chrystusa Jezusa, ale że uznajesz to w swoim wnętrzu, że swoje życie prowadzisz w taki sposób, że ktoś, kto patrzy i ocenia twoje, albo zastanawia się nad twoimi decyzjami, ma wrażenie, że ty szanujesz Boga w swoim życiu, że ty naprawdę oddajesz Mu cześć i chcesz wykonywać Jego wolę i bardzo ci na tym zależy. Dlaczego? Dlatego, że uznałeś Jezusa za swojego Pana, a więc podporządkowujesz swoje decyzje, nie wiem, biznesowe, rodzinne, edukacyjne, plany na wakacje czy jakiekolwiek inne, że podporządkowujesz temu, aby Chrystus był wywyższony. Bierzesz to pod uwagę. Więc kiedy mówię, że Jezus jest moim Panem, co to przede wszystkim oznacza? Można byłoby odpowiedzieć jednym słowem. To słowo brzmi odpowiedzialność. Odpowiedzialność przed osobą, czyli przed moim Panem. Odpowiedzialność za co? No praktycznie za wszystko. Za wszystko, co mi powierzył, co mi dał, kim mnie uczynił, jaką funkcję tutaj pełnię na tej ziemi, jaką misję wykonuję. Jestem odpowiedzialny przed Jezusem i On mnie rozliczy z powierzonych mi rzeczy, darów, talentów, czasu, możliwości, umiejętności. Wszystko, co mam, będę przez mojego Pana rozliczony. I jeśli działam w swoich ludzkich możliwościach, a Biblia mnie o tym przestrzega, nie korzystając z mocy i napełnienia Duchem Świętym, jeżeli nie korzystam z darów Ducha Świętego, ale tylko korzystam z zasobów takich właśnie ludzkich, psychicznych, intelektualnych, to być może w oczach Pana wszystko, co zbudowałem, okaże się godne potępienia, bezwartościowe. I Paweł również ostrzega przed tym, że Jezus jako mój Pan sprawdzi, jak moje życie w ogóle wyglądało. I tam jest taki słynny werset, taki fragment z pierwszego listu do Koryntian, 3 rozdziału, że tam fundamentem jest Jezus Chrystus, a na tym fundamencie się buduje tam z różnych materiałów, tą budowlę życia. Tam ze złota, srebra, drogich kamieni, słomy, siana, drewna. I to wszystko będzie próbować właśnie jakoś, będzie tam ogień Boży podłożony. Bóg będzie sprawdzać jakość tego, czy ja działałem w takich ludzkich moich możliwościach, umiejętnościach, czy też korzystałem, byłem zależny od Boga, chodziłem w namaszczeniu, korzystałem z napełnienia Duchem Świętym, używałem darów Ducha Świętego i służyłem Mu w taki sposób.
Bo jeżeli tego nie robiłem, no to może się okazać, że zostanie mi tylko fundament, bo tam Paweł mówi, że wszystko, że dzieło człowieka, który z tych łatwopalnych materiałów korzystał, niestety ono spłonie. On sam zbawiony będzie, bo zostanie mu ten fundament, ale jednak żadnej tam jakiejś konkretnej nagrody nie dostanie, więc musimy pamiętać o tym, że naszym zadaniem nie jest zlansowanie samych siebie, swojej pozycji, swoich umiejętności, robienie tam wrażenia na innych swoją własną osobą, ale że wywyższamy Chrystusa. Więc być odpowiedzialnym przed Jezusem jako Panem naszego życia oznacza to, że jesteśmy wezwani do życia zgodnie z Jego Słowem. I dlaczego się zgromadzamy co tydzień? Dlaczego czytamy te wszystkie wersety, czasami je powtarzamy, wracamy do tematów, później idziemy dalej, potem znowu jakieś tematy odświeżamy, przypominamy. Dlaczego? No właśnie z tego powodu, żeby przypominać sobie, kim jesteśmy, po co jesteśmy, czym jest nasze życie, bo jeżeli tego nie będziemy robić, to świat nas wymodeluje i ukształtuje tak, jak on chce, żeby to wyglądało, tak jak żebyśmy pasowali do tego świata. A Bóg nasz Bóg ma inny wzór. Tym wzorem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Więc tak, więc jestem odpowiedzialny przed Jezusem jako moim Panem. W jaki sposób? No, w służbie. Chrześcijanie są wezwani do służby i ta służba oznacza, że jestem zobowiązany, aby przestrzegać Bożych przykazań. Przykazań związanych z miłością do Boga, miłością do bliźniego, unikaniem grzechów. I Paweł też, nie Paweł, Jakub mówi, że właśnie w uznaniu Chrystusa jako Pana muszę pamiętać o tym, aby być wykonawcą słowa. Tak jak tutaj czytamy w 1:22, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeżeli Jezus coś do nas mówi, no to chce, abyśmy my to stosowali, ponieważ jest naszym Panem. On chce, abyśmy według tego żyli, podporządkowywali swoje życie i robili to, co usłyszymy, a nie jedynie wkładali do głowy jakieś kolejne porcje informacji, tam sobie mielili je, przetwarzali, dyskutowali, jakieś tam blogi o tym pisali, ale nasze codzienne życie w ogóle jest oderwane od tego wszystkiego, co słyszymy. Więc to, że Jezus jest moim Panem, oznacza również to, że ja jestem Jego sługą. A więc mam być posłuszny w wykonywaniu tego, co Pan powiedział. I Jezus mówi tak w Łukasza 6:46. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Więc znowu to jest ta kwestia wykonania, jak bardzo istotna. I zaraz po tym fragmencie tam Jezus mówi o tym właśnie, że tam było dwóch ludzi, obydwaj budowali domy. Jeden zbudował na skalę, drugi na piasku. No i ten oczywiście, co był na piasku, to się rozsypał, a ten na skalę przetrwał. I Jezus jako konkluzję z tej przypowieści mówi o tym, że ten, kto słucha mojego słowa i wykonuje, to jest ten, kto zbudował dom na skalę. A ten, kto po prostu jednym uchem mu wpada, a drugim wypada, to jest ten, co tam budował na piasku. Po prostu według tego, jak mu się tam podobało, na ile miał tam żył w taki sposób, żeby było mu po prostu wygodnie. Dzisiaj myślę, jednym z większych problemów wśród chrześcijan tutaj zorganizowanych w Europie, to jest wygoda. Wygoda często jest konkurentem do tego, żeby stosować Słowo Boże w swoim życiu. No bo jak tam za dużo mnie to kosztuje, no to się po prostu odwracam i nie robię tego. Też jest taka przypowieść o dwóch synach, których ojciec miał winnicę. No i tam w Mateusza czytamy, że ojciec tam wezwał tych dwóch, w Mateusza 21, wezwał tych dwóch synów i tam powiedział do jednego, że a jak się wam wydaje, pewien człowiek miał dwóch synów, przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź pracuj w winnicy. I on powiedział: tak, ojcze, pójdę pracować w winnicy, ale nikt go w tej winnicy nigdy nie widział.
I do drugiego powiedział, no to może ty pójdziesz pracować w winnicy. Tamten powiedział, nie, w ogóle nie będę pracować w winnicy, ale potem się zastanowił, refleksja go naszła i stwierdził, nie, jednak ta winnica jest dla mnie tutaj bardzo istotnym miejscem, chcę pracować w winnicy i pomimo tego, że na początku powiedział, że nie pójdzie, ale jednak poszedł. No i później Jezus pyta, kto wykonał wolę swojego Ojca? Czy ten, co po prostu gada i deklaruje, i ogłasza, i w ogóle super, czy ten, kto po prostu czyni to, co Bóg chce, aby on czynił. Od jakiegoś czasu, myślę, że każdy z was się spotyka z jakimiś ogłoszeniami o konferencjach. Dosyć dużo ich jest obecnie. Od dwóch słyszałem już na wiosnę, mają być takie konferencje na temat słuchania głosu Bożego. Są nawet szkoły słuchania głosu Bożego. I jeśli chodzi o mnie, to w Nowym Testamencie mam mnóstwo fragmentów, które komunikują mi czarno na białym, co ja mam robić. Tak w ogóle bez żadnej wątpliwości. Nawet nie muszę do żadnej szkoły się zapisywać, ani na żadne kursy nie chodzić. Wystarczy, że otworzę Nowy Testament i on mi mówi, jak mam żyć, jak mam służyć. I problem, który dostrzegam praktycznie, to raczej jak wykonywać to, co przeczytam w Słowie Bożym, niż to, żeby usłyszeć coś, co Bóg mówi. O wiele trudniej jest mi zastosować to, co Bóg chce ode mnie, niż usłyszeć to, co On ma dla mnie. I tutaj bym powiedział, że no tu by się przydała konferencja na temat wykonywania woli Bożej, warsztaty na temat czynienia woli Bożej. A tam słuchać, no co słuchać. No to wiemy o tym, że słuchać to sobie każdy może, no nie? I niektórym wychodzi to bardzo dobrze, to słuchanie, ale Biblia podkreśla ten aspekt czynienia i wykonywania Bożej woli. I zauważyłem u siebie w swoim życiu taką regułę, że gdy modlę się o coś i zadaję Bogu pewne pytanie na jakiś tam temat, to czasami jest tak, że odpowiedź przychodzi bardzo szybko, klarowna, jasna i wyraźna. A czasami bywa tak, że się modlę dniami, tygodniami, miesiącami, i tej odpowiedzi nie ma. I wiele razy miałem taką, zarówno jedną sytuację, jak i drugą. I tak zacząłem się zastanawiać, dlaczego czasami ta odpowiedź przychodzi szybko i jest taka czytelna i wyraźna dla mnie, a w innych wypadkach po prostu trwam tygodniami i nie wiem. I wiecie, do czego doszedłem? Do jakiego wniosku? Jest pewna reguła, która rządzi tą zasadą. Reguła jest taka. Jak Bóg widzi, że naprawdę jestem gotowy do tego, żeby wykonać to, co mi mówi, to mi szybko to powie. A jeżeli on widzi, bo Bóg wie wszystko, że ja tylko tak sobie chcę poflirtować z tym słuchaniem Słowa Bożego, ale i tak nie mam zamiaru się podporządkować ani niczego zmieniać w swoim życiu, to mi nic nie powie. I dopiero czeka, aż będę gotowy uniżyć się przed nim i podporządkować się temu, co on chce zrobić, i wtedy mi powie. Bardzo szybko i wyraźnie. Więc i myślę, że jeżeli w moim życiu nie ma gotowości do tego, by wykonywać Bożą wolę, to Bóg się zamienia w Boga milczącego. Po prostu mało co słyszę w ogóle od Boga. I nie dlatego, że Bóg nie chce mówić, tylko dlatego, że ja nie chcę tego robić. No to on mówi, no to po co ci będę gadać? Jak ty i tak nic nie zrobisz z tym? Może w pamiętniku swoim zapiszesz. Albo pójdziesz na spotkanie modlitewne, a bo Bóg mi powiedział. I będziesz błyszczeć, bo Bóg ci powiedział i usłyszałeś. I wtedy Bóg się zamienia w milczącego Boga. Nie będzie mówić. Bo tak jak mówisz do swojego dziecka i powtarzasz 15 razy w kółko to samo, a ono w ogóle jakby cię nie słyszało. No nie? Znaczy nie robi tego, po prostu słyszy cię, ale nie robi tego. Myślę, że Bóg jest właśnie, czasami jest Bogiem milczącym z powodu takiej niechęci do posłuszeństwa w kościele, w rodzinie, w życiu osobistym. Więc jest też, czytamy o tym, że mamy być naśladowcami Jezusa Chrystusa. Nawet apostoł Paweł powiedział takie odważne stwierdzenie, Filipian 3,17 powiedział tak, bądźcie naśladowcami moimi bracia i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Więc to jest odważne stwierdzenie, bo Paweł mówi, bądźcie naśladowcami moimi. A więc miał tak na tyle uporządkowane życie z Bogiem, na tyle oczyszczone z różnych tam cielesności, grzechów i
i jakiś skaz swojego własnego charakteru, że mógł powiedzieć innym: naśladujcie mnie. W zasadzie to powinno być też i wśród nas dosyć powszechne, prawda? Szczególnie wśród tych, którzy długo już chodzą z Panem i znają Słowo Boże i są przeobrażeni i przemienieni przez Niego, to my również powinniśmy mieć wśród takich, którzy mogliby powiedzieć: słuchaj, jeżeli chcesz wzrastać jako młody chrześcijanin, to patrz na mnie, naśladuj mnie, to co ja robię. Nie wiem, zgodzicie się z tym, że powinno tak być? No powinno tak być, prawda? Więc możemy się nad tym zastanowić i pomodlić, czy faktycznie prowadzimy takie życie z Bogiem, abyśmy mogli dać siebie jako przykład dla innych, bo Paweł to zrobił. Więc naśladując Pawła, mam robić to, co on robił, i nie robić tego, czego on nie robił. I tak naśladując Jezusa, powinniśmy robić to, co Jezus robił, i nie robić tego, czego on by nie robił. I gdyby na przykład apostoł Paweł, zadajcie sobie takie pytanie, taki eksperyment myślowy sobie wykonajmy teraz w naszych głowach. Gdyby Paweł żył w naszym XXI wieku, w Polsce, nawet w Krakowie, nawet gdyby chodził tutaj do naszego zboru i był jego częścią, to jak myślicie, jak by wyglądał weekend Pawła? Co by robił, a czego by nie robił? Czy kilka godzin dziennie oglądałby filmy? Apostoł Paweł? Czy grałby na komputerze jakieś tam gierki? Czy uprawiałby rano tam, nie wiem, jogging, siłownię, jakieś tam bieganie? No może by robił, może by to robił, ale myślę, że wcześniej spędziłby przynajmniej godzinę na społeczności z Bogiem. Najpierw by się modlił, najpierw by oddawał swoją duszę Bogu i poświęcał, a potem by pewnie coś tam może uprawiał, nie wiem. Dbał o swoją kondycję fizyczną jako apostoł, no bo trzeba być sprawnym dla Boga. I jest też taki fragment, gdzie właśnie mówi, który mówi o tym, że Jezus, on sprawdza, jak my jako słudzy żyjemy, jak my funkcjonujemy. Ewangelia Mateusza, Ewangelia Łukasza 12:46-48. Przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna. Usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. I to nie chodzi o niewierzącego człowieka, no bo on jest sługą Chrystusa i podlega sądowi, ocenie przez Chrystusa, więc ewidentnie jest to chrześcijanin. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Więc Jezus będzie oceniać nas jako swoje sługi, ponieważ jest naszym Panem, naszym władcą, i będzie patrzeć, z jaką postawą mu służyliśmy, jak wykonywaliśmy jego wolę. I również on jako nasz Pan ma pewne wymagania w stosunku do nas. Więc nasza wolność powinna być podporządkowana wolności, podporządkowana woli Bożej. Nasza wolność podporządkowana woli Bożej. I w Ewangelii Mateusza 16:24, już tutaj zbliżając się do końca, Jezus mówi tak do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Jeżeli jesteś uczniem Chrystusa Jezusa, jeżeli On jest twoim Panem, to twoim zadaniem, moim zadaniem jest zaprzeć się samych siebie, a więc zrezygnować z pewnych praw, które nam mogłyby przysługiwać, gdybyśmy byli zupełnie samodzielnymi, niezależnymi ludźmi. Jeżeli nie weźmiemy krzyża na siebie, to znajdziemy się w niebezpieczeństwie. Jeżeli nie zrezygnujemy z pewnych takich przywilejów ludzkiego życia, nie biorąc swojego krzyża, nie zapierając się samego siebie, bo Jezus jako Syn Boży, który przyszedł na ziemię, musiał zrezygnować z przywilejów, które Jemu przysługiwały jako najwyższemu władcy, kiedy stał się człowiekiem, kiedy przyjął ludzkie ciało,
to on uniżył samego siebie, stał się bardzo podobnym do nas, w sensie takim zewnętrznym, nie wyróżniał się niczym od innych ludzi. Więc jeżeli my nie bierzemy swojego krzyża, jeżeli się nie zapieramy samych siebie, jeżeli nie umartwiamy swojej starej grzesznej natury, to znajdujemy się w niebezpieczeństwie. Jakim niebezpieczeństwie? Niebezpieczeństwie utraty swojego życia tutaj i doświadczenia przegranej po drugiej stronie. No tak jak tam czytaliśmy, mówiłem o tym 1 Koryntian 3, o tym fundamencie, na którym budujemy tą budowlę. Więc nikt z nas nie chce wejść jako bankruci do życia wiecznego. Pamiętam, że w latach 90., 30 lat temu, mieliśmy taką tendencję, dosyć powszechna ona była, w naszym kościele też niestety funkcjonowała, taka tendencja w nauczaniu, aby mówić, że owszem, możesz przyjąć dar zbawienia, ponieważ Jezus za to zapłacił i otrzymać życie wieczne, ale nie jest konieczne, abyś został uczniem Jezusa Chrystusa. Nie wiem, może niektórzy z nas pamiętają, to może się spotkaliście, może czasami dzisiaj jeszcze gdzieś tam ktoś o tym mówi, że możesz przyjąć dar zbawienia, być nowonarodzonym człowiekiem, ale nie być uczniem Chrystusa Jezusa, bo to już zależy od tego, czy chcesz, czy nie chcesz. I tak nam się wydawało, że jest to możliwe. Jednakże później obserwowaliśmy dosyć dziwne rzeczy. Mianowicie z tymi, którzy nie wzięli swojego krzyża i nie stali się uczniami Chrystusa Jezusa, oni po paru latach tracili wiarę i odchodzili od Boga. I w zasadzie po pewnym czasie żeśmy się zastanawiali, czy oni w ogóle narodzili się na nowo, czy to była jedynie jakaś taka powierzchowna przemiana w ich życiu. I nierzadko się zdarzało, że właśnie ci, którzy niby przyjęli Chrystusa jako Zbawiciela i otrzymali dar zbawienia, po iluś tam latach stawali się rozbitkami w wierze. I w ogóle porzucali wiarę, już przestawali chodzić do jakiejkolwiek społeczności chrześcijańskiej. O służbie to już nawet nie wspomnę. Później gdzieś tam się z Facebooka dowiadywałeś, że w ogóle oni gdzieś tam w świecie, jakieś tam rozwody i w ogóle wszystkie przeróżne dziwne rzeczy. Odpadali od społeczności wierzących i od Boga. Jezus również oczekuje, abyśmy byli wierni Jemu jako nasz Pan. On zasługuje na naszą wierność i oznacza to, że powinniśmy Go kochać ponad wszystko, stawiać Jego wolę wyżej od swojej własnej i również nie żyć swoimi własnymi pragnieniami i planami. Bo Jezus powiedział tak, kiedy kończył swoją służbę, Łukasza 22:42 powiedział tak, mówią, Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się wypełni. A więc był posłuszny do samego końca. I z jednej strony było to takie smutne, no bo on cierpiał, prawda? Ale z drugiej strony było to niesamowicie zwycięskie, bo poddał się Bogu. I kochani, z mojego punktu widzenia to nasze życie dopiero się rozpoczyna. Możemy powiedzieć, że dopiero z pieluch wychodzimy, bo kiedy wejdziemy do nieba, to naprawdę tam rozwiniemy cały swój potencjał jako dzieci Bożych, jako tych odrodzonych z Ducha Świętego. Dopiero tam zobaczymy, kim naprawdę jesteśmy. Tak jak pisał Jan w pierwszym liście Jana 3:1, że teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, kim będziemy. Więc naprawdę nie warto, moi drodzy bracia i siostry, nie warto się wycofywać, nie warto rezygnować, nie warto się zniechęcać, dlatego że najlepsze dopiero przed nami. I to najlepsze będzie po prostu tak niesamowite i tak super, że wręcz odwrotnie, teraz służmy Bogu z radością. Razem, wspólnie, poznając Go i również czyniąc Go znanym. Chcemy to robić, chcemy właśnie potraktować Go jako naszego Pana. Chcemy dzielić się Ewangelią, tak jak też Paweł pisał, że to jest bardzo ciekawe, co napisał, bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić, jest ona bowiem dla mnie koniecznością, ale biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. I metod zwiastowania Ewangelii jest bardzo dużo. Tutaj część z nas chodzi co niedzielę, w niedzielę po południu, tam z braćmi, z Markiem i pozostałymi braćmi tam na
pod dworzec i tam aktywnie, tak publicznie, ale inni zupełnie inaczej, inni bardziej spontanicznie, nie w jakiś zorganizowany sposób, ale kiedy Duch Święty cię pobudza, bo chodzisz napełniony Duchem Świętym i Duch Święty ci mówi, a ty wiesz co, pogadaj z tą osobą, bo ona jest otwarta, ja ją przygotowałem. Niektórzy tak to robią. Powinniśmy również jako naszego Pana oddawać Mu chwałę, uwielbiać Go i dziękować Mu za wszystko, bo na pewno nie chcemy znaleźć się w sytuacji, kiedy byśmy tak po prostu nie traktując Go jako Pana, korzystali tylko z Jego błogosławieństw, z Jego dobroci, z Jego darów, ale Jego samego nie uznawali w swoim życiu prywatnym jako Pana. To byłoby trochę dziwne, no nie? To jest tak jak trochę na tej zasadzie, jak ktoś cię, jakiś, nie wiem, jakiś twój przyjaciel, który ma wspaniały, duży dom i w ogóle wielką posiadłość, zaprasza cię tam na jakieś swoje urodziny i ty po prostu chodzisz i tam korzystasz z jego basenu, z jego kuchni i tam z jego stołu, ale do niego ani razu nie podszedłeś, ani nie porozmawiałeś z nim. No, to byłoby takie dziwne, takie, że tam łazisz po tym domu i korzystasz i do sauny poszedłeś tam i tam gdzieś w jakimś basenie jego popływałeś, ale z nim w ogóle nie gadałeś jeszcze. No. To my nie chcemy w ten sposób konsumować naszego ziemskiego życia tutaj. Że cieszyć się z tego, co Bóg nam dał, w jakich warunkach mieszkamy, a zapominać w ogóle o relacji z Nim. Nie, właśnie chcemy Go uwielbiać i dziękować Mu. I pamiętać o tym, ostatni werset, że Jezus mu powiedział takie zdanie, kiedy zanim jeszcze odszedł do nieba, ostatnie zdanie, jakie przekazał swoim uczniom, a Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. A więc On jest Panem, On jest władcą wszystkiego. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest, kochani, nasze zadanie, czynić uczniami innych, tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki. Jeśli jesteś chrześcijaninem, który ma już, nie wiem, tam staż, nie wiem, 5-, 10-, 15-letni czy iluś, powinieneś pamiętać o tym, że twoim zadaniem, jakie Bóg ci dał, jest czynić uczniami tych, którzy dopiero wchodzą do Królestwa Bożego. Dzielić się swoją wiarą, zachęcać ich, modlić się z nimi, mówić im o konieczności wykonywania Bożej woli, nie rozdzielać się, że a dobra, ty przyjąłeś zbawienie, super, no okej, to jest, masz życie wieczne, ale wiesz, czy będziesz uczniem Jezusa i Jego naśladowcą? Nie, to już twoja sprawa, nie, bo on będzie rozbitkiem w wierze po jakimś czasie. Więc mówmy o tym, żeby otwierał swoje serce, aby kochać Boga z całego swojego, aby kochać bliźniego z całego swojego serca, aby wykonywać Jego wolę i aby robił to odważnie. Dlaczego? Dlatego, że Jezus jest Panem wszystkiego. Dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Dlatego nie musimy żyć w strachu, w lęku, a co tam pomyślą, powiedzą o mnie, jak ja będę prezentować swoje biblijne przekonania, to nie ma znaczenia, jaka jest ich reakcja dla nas, bo my odpowiadamy przed Panem. Oni też będą odpowiadać przed Panem, więc powinni to wziąć sobie do serca i faktycznie uznać Go, uwierzyć w Niego jako swojego Pana. Dobrze, pomodlimy się, moi drodzy. Dziękujemy Ci, nasz kochany Panie Jezu, za to, że faktycznie mamy kogoś tak wspaniałego, mamy niesamowitego lidera, przywódcę, mamy Ciebie jako naszego Pana, który nie tylko nas o coś prosi, nie tylko do czegoś nas nakłania i zachęca, ale wymaga i też rozlicza. I również tego potrzebujemy. Nie tylko takiego chrześcijaństwa przedszkolnego, że o, tatuś mnie kocha i w ogóle super, i mnie polula na rączkach i da mi buteleczkę z mlekiem, ale chcemy Ciebie traktować jako naszego Pana, jako naszego lidera, jako naszego przywódcę, jako tego, naszego króla, który ma władzę, ma moc i również ma swoje sługi. My chcemy być Twoimi sługami. Dzisiaj, kiedy mówimy na ten temat, że Ty, Jezu, jesteś Panem, to chcemy traktować to zupełnie poważnie i również osobiście w naszych sercach, nie na pokaz, kiedy zgromadzamy się tam gdzieś razem, czy coś robimy publicznie, ale prywatnie, kiedy nikt na nas nie patrzy, kiedy nikt nie widzi i nie słyszy naszych
nie zna naszych myśli, to my wtedy chcemy trwać przed Tobą jako naszym Panem i szanować Ciebie w całej, w 24 godziny na dobę. Pobłogosław nas w tym i dziękujemy Ci za to, że możemy się schronić pod Twoim autorytetem, że możemy przebywać bezpiecznie pod Twoją władzą, bo Ty masz wszelką władzę na niebie i na ziemi. Za to Ci dziękujemy, kochamy Ciebie i błogosławimy Twoje imię. Amen.